Anuncio vobis gaudium magnum Abemus papam Jesus Christus Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 26 sierpnia 1987 roku. Wierzę w Jezusa Chrystusa Syna Jego, Boga Ojca, jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi dziewicy. Cykl Katechez o Jezusie Chrystusie, który tutaj rozwijamy, nawiązuje stale do prawdy, Wyrażonej w powyższych słowach składu apostolskiego. Słowa te mówią o Chrystusie jako prawdziwym Bogu, Synu Ojca i zarazem prawdziwym człowieku, Synu Maryi Dziewicy. Katechezy uprzednie pozwoliły nam przybliżyć się do tej centralnej prawdy wiary chrześcijańskiej. Obecnie wypada nam wniknąć w samą istotną treść tej prawdy, zastanowić się, co to znaczy prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Jest to owa rzeczywistość. Która odsłania się przed oczyma naszej wiary poprzez samo objawienie się Boga w Jezusie Chrystusie. A jeżeli może ona, jak każda prawda objawiona, być właściwie przyjęta, tylko przez wiarę, to chodzi tutaj o racjonabile obsequium fidei, o wiarę rozumną. Takiej też wierze służyć mają dalsze katechezy, skoncentrowane na tajemnicy Boga-Człowieka. Już poprzednio stwierdziliśmy, że Jezus Chrystus najczęściej mówił o sobie, używając określenia Syn człowieczy. Tytuł ten odpowiadał tradycji mesjańskiej Starego Testamentu, a równocześnie był zgodny z całą pedagogią wiary świadomie stosowaną przez Jezusa z Nazaretu. Chodziło mu o to, ażeby jego uczniowie i słuchacze sami dochodzili do przeświadczenia, że ów Syn człowieczy jest zarazem prawdziwym synem Bożym. Znalazło to szczególny wyraz w wyznaniu Szymona Piotra w pobliżu Cezarei Filipowej, do którego już odwoływaliśmy się w dawniejszych katechezach. Jezus zadaje apostołom pytania, gdy Piotr uznaje jego boskość, sam potwierdza te słowa, nazywając go błogosławionym, albowiem ciało i krew nie objawiły mu tego, ale ojciec, ten ojciec, który daje świadectwo o synu, bo tylko on zna syna. Jednakże pomimo całej dyskrecji Jezusa, związanej ze stosowaną przez Niego pedagogią wiary, prawda o synostwie Bożym stawała się coraz bardziej jawna na gruncie tego, co mówił, a zwłaszcza tego, co czynił. Jeśli dla jednych stanowiła ona przedmiot wiary, dla innych była powodem sprzeciwu i oskarżenia. W definitywnej postaci wyraziło się to w czasie sądu, wobec Sanhedrynu. W Ewangelii św. Marka czytamy Najwyższy kapłan zapytał go, Czy ty jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego? Jezus odpowiedział. Ja jestem, ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi. Według Łukasza, pytanie brzmi. Więc ty jesteś Synem Bożym? Odpowiedział im Tak, jestem nim. Reakcja zebranych jest jednoznaczna. Zbluźnił. Słyszeliście bluźnierstwo. Winien jest śmierci. Reakcja ta wynika poniekąd z litery prawa starego przymierza. Czytamy w księdze kapłańskiej. Ktokolwiek bluźni imieniu Pana, będzie ukarany śmiercią. Cała społeczność ukamienuje go. Jezus z Nazaretu, który wobec urzędowych przedstawicieli Starego Testamentu stwierdza, że jest prawdziwym Synem Bożym, wypowiada wedle ich przeświadczenia. Bluźnierstwo. Dlatego winien jest śmierci, i tę śmierć ponosi, nie przez ukamienowanie wedle dyscypliny starotestamentowej, ale przez ukrzyżowanie wedle ustawodawstwa rzymskiego. Nazywać siebie synem Bożym znaczyło czynić siebie samego Bogiem, co wywoływało radykalny sprzeciw stróżów starotestamentowego monoteizmu. To, co dokonało się ostatecznie podczas sądu nad Jezusem z Nazaretu. Już wcześniej mu zagrażało, jak widać z Ewangelii, zwłaszcza Janowej. W kilku miejscach czytamy tam, że słuchacze Jezusa chcieli go ukamienować, gdy to, co słyszeli z jego ust, wydawało im się bluźnierstwem. Takie bluźnierstwo znaleźli na przykład w słowach, które łączą się z tematem dobrego pasterza i stanowią jakby ostateczną konkluzję tego tematu. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Czytamy w dalszym ciągu. I znowu Żydzi porwali kamienie, aby go ukamienować. Odpowiedział im Jezus: Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie mnie ukamienować? Odpowiedzieli mu Żydzi: Nie chcemy cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga. Analogiczna jest reakcja na słowa Jezusa: Zanim Abraham stał się, ja jestem. I tutaj Jezus stanął wobec identycznego pytania i oskarżenia, kim Ty siebie czynisz? A odpowiedź na to pytanie groziła tak samo ukamienowaniem. Chociaż więc Jezus mówił o sobie nade wszystko jako o Synu człowieczym, jednakże całokształt tego, co czynił i czego nauczał, świadczył, że jest Synem Bożym, w dosłownym tego słowa znaczeniu, że jest jedno z Ojcem, a zatem tak jak Ojciec i On jest Bogiem. O jednoznacznej treści tego świadectwa mówi zarówno fakt jego akceptacji, wielu uwierzyło w niego, jak poniekąd bardziej jeszcze fakt radykalnego sprzeciwu, oskarżenie o bluźnierstwo, związane z gotowością wymierzenia tej kary, jaką prawo Starego Testamentu przewidywało na bluźnierców. W odnośnych wypowiedziach Chrystusa szczególnie znamienny jest zwrot ja jestem. Kontekst, w którym ten zwrot bywa wypowiadany, wskazuje na to, że Jezus przywołuje tutaj odpowiedź daną Mojżeszowi przez samego Boga na pytanie o Jego imię. Jestem, który jestem, powiesz synom Izraela: Jestem, posłał mnie do Was. Otóż Chrystus posługuje się tym samym Ja jestem w kontekstach bardzo znamiennych. Tak więc nie tylko w przytoczonej odpowiedzi o Abrahamie. Zanim Abraham stał się Ja jestem. Ale także w innych wypowiedziach. Tak na przykład: Jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich, a także: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem, oraz Już teraz, zanim się to stanie, mówię Wam, abyście, gdy się stanie, uwierzyli, że ja jestem. Owo ja jestem brzmi także w innych miejscach, również u synoptyków jednakże w wypowiedziach uprzednio przytoczonych Zdaje się być szczególnie wyraziste zastosowanie imienia Bożego z księgi wyjścia. Chrystus mówi o swoim wywyższeniu paschalnym na krzyżu, ale z kolei przez zmartwychwstanie. Wtedy poznacie, że ja jestem. To znaczy, wtedy okaże się w pełni, że jestem tym, któremu przysługuje imię Boże. Wskazuje więc na to, że jest prawdziwym Bogiem, a przed męką jeszcze tak modli się do Ojca. Wszystko bowiem moje jest twoje, a twoje jest moje, czyli ja i Ojciec jedno jesteśmy. W obliczu Chrystusa, słowa Boga wcielonego, przyłączmy się do Piotra i powtarzajmy za nim z tą samą wiarą. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Noventu advenia regnum tu, via tua voluntas tua, ci pur in cielo e in terra. Padre nostro, quotidiano po' tiriano, da noi sorgi e dimittet nobis pevida nostra. Si sì, tu nostri vittimi, inizio, dei vittoriosi nostri, e tre rossi in duca, in tentazione, se liberano verano